Witajcie w kolejnej części przeglądu zjawisk niewyjaśnionych. Dziś opowiemy Wam m.in. o tajemniczym zdjęciu Jezusa czy o duchu z sierocińca. Dotąd, jeśli chodzi o zwierzęta, to zajmowaliśmy się wyłącznie nieodkrytymi, tajemniczymi gatunkami, o których nauka nie słyszała lub raczej nie chce słyszeć. Tym razem jednak postanowiliśmy przedstawić Wam zbiór gatunków, których choć istnienie jak najbardziej jest już udowodnione, to jednak ich wygląd każe kojarzyć nam nie wyłącznie z postaciami z bajek, czy co gorsza horrorów. Golec piaskowy. Ten jakże specyficzny gryzoń zamieszkuje obszary Ameryki Północnej i z pewnością nie dla wszystkich byłby wymarzonym domowym pieszczochem. Gatunek ten ze względu na brak pewnego neuroprzekaźnika w skórze nie odczuwa fizycznego bólu, a dzięki nieznanym dotąd właściwościom jest on najdłużej żyjącym gryzoniem na świecie. Ateris to rodzaj gadów z rodziny żmijowatych żyjący w Afryce. Ludzie cenią tego osobnika ze względu na jakże fantastyczny, a wręcz nawet mistyczny wygląd, przypominający smoka. Gatunek ten co prawda jest jadowity, jednak jak dotąd znany jest jedynie jeden przypadek śmierci w wyniku jego ukąszenia. Zębacz pasiasty. Ten gatunek ryby słonowodnej zamieszkuje tereny północnego Oceanu Atlantyckiego i przyległych mórz. Występuje także w Bałtyku. Często porównywany jest do wilka ze względu na potężne zęby, które jednakże służą mu głównie do rozłupywania skorup ślimaków, krabów i tym podobnych. Nie jest to ryba agresywna. Wenezuelska ćma pudlowa. Gatunek odkryty dopiero w 2009 roku, cechujący się barwą i owłosieniem przypominającym pudla. Ćma cieszy się niespotykaną popularnością ze względu na swoją urodę. A Wam jak się podoba? Rekin goblin. Gatunek rekina odkryty w Japonii dokładnie w 1898 roku. Ze względu na swoją jakże ponadprzeciętną urodę, zwierzę to często porównywane jest do goblina lub chochlika. Jest to niezwykle zagadkowa istota, o której naukowcy jak na razie wiedzą bardzo niewiele. Gwiazdonos amerykański. Z pewnością, gdyby nauka nie zdążyła udokumentować istnienia tej istoty, wielu z nas uznałoby ją za jakiegoś dziwacznego przebierańca lub nową wersję Pokemonów. W rzeczywistości gatunek ten to zwykły ssak, który w roli łowcy robaków nie ma sobie równych. Mrówka panda. W rzeczywistości stworzenie to jest mrówką tylko z nadanego mu przezwiska, bowiem tak naprawdę mamy tu do czynienia z wredną osą, która żyje w Chile i słynie z bolesnych urządleń. Czyż nie jest słodka? Google X to owiana wieloma tajemnicami putajna organizacja zajmująca się tworzeniem urządzeń, które my znamy lub raczej znaliśmy wyłącznie z filmów. To właśnie oni stworzyli smartfony, tablety czy niezwykłe okulary Glass, które są czymś w rodzaju smartfona, jednak obsługiwanego głosem. Te urządzenia kiedyś wydawały nam się czymś niemożliwym do istnienia, jednak przyszłość pokazała, że się myliliśmy, a na świecie mogą się niedługo pojawić rzeczy, które nie śniły nam się w marzeniach. Właśnie o tym mówił ostatnio założyciel Google X, który stwierdził, że technologia już kiedyś uczyniła nas nad ludźmi i podczas rewolucji agrarnej zwiększyła naszą siłę, pozwalając wykonywać prace rolnicze szybciej i z siłą, jakiej nie znał człowiek. Według niego świat niedługo przeżyje kolejną rewolucję, tym razem na naszej inteligencji. Zyskamy maszyny, dzięki którym nie tylko nasze umiejętności fizyczne stanowczo się zwiększą, ale poszerzą naszą inteligencję. Otrzymamy wtedy dar zapamiętywania wszystkiego, przeżycia tego, co nas ominęło i rozpoznania każdego. Jednym słowem staniemy się nad ludźmi obdarzonymi mocami, jakie dotąd widzieliśmy jedynie na filmach fantastycznych. A Ziemia, na której żyjemy, stanie się domem silniejszych i inteligentniejszych istot. Warto wspomnieć, że jeszcze niedawno nikt nawet nie marzył o istnieniu takich urządzeń jak komputery czy samochody, podczas gdy teraz jest to już normą i kto wie, co jeszcze przed nami.
Nie minął jeszcze tydzień od pożaru, jaki w ogromnym stopniu zniszczył znaną na cały świat katedrę Notre Dame. Świątynia ta była bardzo ważna dla wielu katolików, ale także po prostu dla fanów piękna. Ostatnio jednak pojawiła się pewna kobieta, która wstawiła do sieci zdjęcie, które jej zdaniem jest niezwykłym znakiem dla świata. Niejaka Leslie Rowan, pochodząca ze Szkocji, na jednym ze zdjęć Notre Dame w czasie pożaru, jak twierdzi, wypatrzyła Jezusa. Zdaniem kobiety obraz Jezusa jest niezwykle wyraźny, jednak nie każdy ma podobne zdanie, bo mnóstwo osób uważa, że to po prostu przypadek i doszukiwanie się. Nie znaczy to jednak, że nie brakuje osób, które twierdzą, że nie tylko wierzą, że na zdjęciu jest Jezus, ale też uważają, że tragedia Notre Dame mogła być jakimś znakiem dla Francji, która według nich idzie złym torem i przestaje być chrześcijańska. Pięć kreskówek, które przewidziały przyszłość. Link do filmu na ten temat w opisie. Uważaliśmy, że w sieci coraz popularniejsza staje się teoria, jakoby kosmici byli tak naprawdę upadłymi aniołami, którzy w pewnej chwili odwrócili się od Boga i postanowili iść za diabłem. Jest to dość ciekawa idea, która zyskuje coraz więcej zwolenników, szczególnie w kręgach chrześcijan, którzy twierdzą, że temat UFO i obcych ma nas odciągnąć od Boga. Ma to być misterny plan, który wymyślił Lucyfer, chcąc sprawić, że coraz więcej ludzi stwierdzi, że Jezus nie był tak naprawdę Synem Bożym, ale kosmitą, który wyłącznie nazwał się Bogiem. Plan ten sprawił także, że ludzie przestali patrzeć na Biblię jako boski przekaz i w jej fragmentach doszukują się działań obcych, jak w przypadku Gwiazdy Betlejemskiej, która według niektórych teorii miałaby być UFO. Ludzie przez pomysł demonów zaczęli także interpretować objawienia jako działania kosmitów, co ma być kolejnym zwiedzeniem i zniszczeniem w ludziach wiary w Boga i Jego dobroć. Inne teorie głoszą znowu, że przekazy o kosmitach to bzdura wymyślona przez sektę Illuminati, która jest kierowana przez demony i dąży do przejęcia władzy na świecie. Wszelkie więc nagrania ukazujące UFO czy dziwne zjawiska na niebie są więc efektem ich działań, a konkretnie idei Blue Beam, która tworzy iluzję i przez to zwodzi ludzkość, a także straszy, przez co łatwiej jest ją kontrolować. Teorii na temat kłamstw Illuminati jest jednak jeszcze więcej. Jedna z nich głosi na przykład, że obcy z innych planet po prostu nie mogą istnieć, ponieważ Ziemia jest pokryta dziwną barierą stworzoną z krzemu, która sprawia, że nikt nie może się tu dostać. Są nawet i takie osoby, które uważają, że cała konstrukcja kosmosu, którą przedstawiają naukowcy, jest dziełem Illuminati, bowiem tak naprawdę to nie Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego, ale Ziemia, ponieważ to ją Bóg pobłogosławił jako miejsce życia. Ta teoria również ma potwierdzać, że kosmici są demonami, ponieważ Bóg stworzył tylko jeden błogosławiony gatunek. W historii możemy odnaleźć setki różnego rodzaju relacji, czy nawet zdjęć i filmów, które mają przedstawiać prawdziwe objawienie duchów. Czy jednak faktycznie mają one coś wspólnego z rzeczywistością? To jak zwykle ciężko określić. Jednak nie można z góry zakładać, że istoty duchowe są tylko wymysłem. Do jednego z kolejnych rzekomych spotkań z duchem doszło w opuszczonym szpitalu w Liverpoolu. Od dawna z miejscem tym związane było wiele legend o duchach zmarłych pacjentów, ale co najważniejsze dzieci, bowiem wcześniej szpital ten był sierocińcem, w którym traktowano najmłodszych jako ludzi drugiej kategorii i stosowano na nich straszliwe kary. Ze względu na tak wiele przesłanek o niezwykłości tego miejsca, wybrała się tam grupa znana jako Ghostbusters, która zajmuje się badaniem zjawisk niewyjaśnionych. Nocy, którą tam przeżyli, nie zapomną już nigdy. Jeden z badaczy opisał to tak. Korzystaliśmy ze specjalnej tablicy, by skontaktować się z duchową siłą. Efekty były zadziwiające. Niewidzialna istota nie tylko przesunęła stół, ale też zgromadziła w sobie tak dużą ilość energii, że była w stanie dotknąć niektórych z nas. Jednak czymś, co naprawdę wprawiło nas w osłupienie, było zdjęcie, które wykonaliśmy, gdy mieliśmy wyjechać. Na fotografii wyraźnie widać mroczną postać, która stoi obok naszej koleżanki. Co sądzicie o zdjęciu? Pięć kreskówek, które przewidziały przyszłość. Link do filmu na ten temat w opisie.